Niedawno do Stanów Zjednoczonych przeniósł się Artur Szpilka, który podobnie jak Ty też podpisał kontrakt z Alem Heymonem. On ma nadzieję, że po pięciu latach wejdzie na taki poziom bokserski, że będzie w stanie walczyć o Mistrzostwo Świata w wagi ciężkiej. Powiedz jak Ty oceniasz potencjał, możliwości, umiejętności Artura Szpilki? Na pewno Artur jest pięściarzem, który jest na wagę ciężką szybki, jest mańkutem, nie ma dużo mańkutów w wadze ciężkiej i i dużo, dużo pięściarzy nie lubi boksować z pięściarzami leworęcznymi, tak? Dlatego y, moim zdaniem Artur w tej wadze ciężkiej ma, y, ma szansę, bo jest pięściarzem niewygodnym, jest szybki, y, jest przede wszystkim młody, ma czas, żeby się rozwinąć, dlatego y, ta, ta wyprawa do Houston myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Zmień troszeczkę otoczenie. Zmienił, zmienił trenera i to też nieraz to bardzo dobrze wpływa na, na zawodnika. No zobaczymy, zobaczymy, jak te jego kolejne walki będą, będą postępować. Myślę, że Artur na razie się rozwija, co, co było widać w ostatniej jego walce. Może ten zawodnik nie był nie był no z górnej półki, tak? Czy, czy nie był choć nawet średniakiem, ale Artur po prostu zrobił to, co do niego należy, należało znokautował go szybko i, i zrobił swoją, swoją pracę. No tak. To jest walka na temat, której nie ma sensu raczej rozmawiać i której nie ma sensu analizować z Tajem Kobem. Natomiast y, jestem ciekaw, jak oceniasz postawy Artura Szpilki w walce jesiennej z Tomaszem Adamkiem. Walkę przed którą się mówiło, że to jednak Tomasz Adamek jest zdecydowanym faworytem, a tutaj wyszedł Artur Szpilka i, i go wypunktował. No właśnie tak jak mówiłem wcześniej, Artur jest takim niewygodnym zawodnikiem i no widać było w tej walce, że, że nie pasuje on Tomkowi, że jest szybszy to co, to co też mówiłem i, i przed, przede wszystkim Artur w tej walce był pięćdziesiątem mądrzejszym tak? nie wdawał nie się w bijatykę z Tomkiem punktował go, uciekał bił fajnie obiema rękami i tą, tą, walkę, tą walkę wygrał Byłeś Także... trochę zaskoczony jego postawą oglądając tą walkę, kolejne rundy? Ja tak właśnie wcześniej Stawiałem w ogóle cały czas na, na Artura, myślałem, miałem nadzieję, że wygra. I wcześniej wcześniej dawałem tak 50-50, tak, bo, bo tutaj młodość, agresja i, yy, i szybkość, a z drugiej strony Tomek Adamek, który jest yy, świetnym pięściarzem, który. Masz bardzo dużo doświadczenia, który ma żelazną szczękę, tak. I, i tutaj dawałem 50-50, ale widząc już taką końcówkę, czyli te ostatnie treningi samą, samą konferencję, dałem, dałem 60-40 na, na, na Artura i spodziewałem się wygranej na punkty. Można powiedzieć, że Wy jesteście kumplami? Tak, pewnie. Znamy się z Arturem jeszcze z kadry. Praktycznie razem zaczęliśmy boksować zawodowo. Później spotykaliśmy się parokrotnie w Chicago, boksując razem na galach. Teraz tak samo utrzymujemy kontakt. Artur przyjął się do Houston, także zwaniamy się często i, i rozmawiamy na, na różne tematy. Czyli pewnie będzie okazja też częściej się spotykać. Na pewno tak. Jeżeli ja, ja ostatnio robót zrobiłem w Houston, mam tam świetnego fachowca od przygotowania fizycznego. Na pewno będę chciał tam jechać i, i tak samo przed następną walką trenować. I na pewno z Arturem się spotkamy, bo. No, bo też mieszkał teraz w Houston i to jest naprawdę trzy goniki samolotem. Także na pewno będzie coraz więcej okazji do spotkania. Twoim zdaniem, po tym zwycięstwie szpilki z Adamkiem, można powiedzieć, że w tym momencie Artur jest zdecydowanym numerem jeden, jeżeli chodzi o wagę ciężką, jeżeli chodzi o boks w Polsce? Na pewno tak. Myślę, że teraz Artur jest numerem jeden, choć no, jeszcze jest Mariusz Wach, który, który też jest naprawdę zawodnikiem kategorii ciężkiej ma, ma świetne warunki. I, i, I on też, też na pewno jest wysoko. Myślę, że myślę, że jest numerem, numerem dwa, jest jeszcze Rekowski i, i jeszcze paru zawodników, tak? Także no dobrze, dobrze, że jest taka konkurencja, bo, bo chłopaki mają motywację jakby do, do ciężkiego treningu i do tego, żeby być numerem jeden. Ty bliskie relacje masz nie tylko z Arturem Szpilką, ale między innymi również z Arturem Borucem, z którym czasem, z tego co wiem, jeździcie nawet na wakacje. Kilka ostatnich dni w Polsce również spędzaliście razem. Obaj chyba w doskonałych humorach. To ty po zwycięstwie z Czawezem, Artur wywalczył ze swoim klubem awans do Premier League. Był czas na mocne świętowanie? Tak, delikatna kolacyjka poświętowaliśmy. Także fajnie, że Artur znalazł czas, przyjechał do Polski. Ciężko się złapać, kiedy ja jestem w Stanach, a on w Anglii ma długi sezon. Tak, ja też mam walki. Dlatego fajnie się złożyło, bo, bo ja wygrałem walkę akurat w tym czasie, kiedy, kiedy Artur zdobył mistrzostwo i, i awans do do Premiership i fajnie, fajnie było się spotkać tutaj, troszeczkę poświętować nasze zwycięstwa, porozmawiać i no fajnie, fajnie, że, że tak mogliśmy spędzić czas. No, zarówno Ty, jak i Artur jesteście kibicami Legii Warszawa. No, Artur wiadomo, również byłem bramkarzem. To co Was łączy, to także to, że obaj prowadziliście doping y, dla, dla kibiców przy okazji różnych meczów. Jak Ty się czułeś w roli gniazdowego na żylecie? To było jedno z moich, że tak powiem, marzeń, tak? jako młody chłopak chodząc na Legię. No Zawsze każdy chciał tam wejść, chociaż na gniazdo, taki i zobaczyć, jak to wszystko wygląda z tej, z tej perspektywy. Dlatego dziękuję chłopakom, chłopakom z Legi, Staruchowi i, i, i mojemu przyjacielowi Irkowi Wyszyńskiemu, który, który tutaj w Polsce jakby wszystko, wszystko organizuje z tej, z tej strony. Jakby powiem, ze Takie menadżerskie i, kibicowski i kibicowskie, dlatego mm. no, też to, to jest taki człowiek, który, który też y, y, wkręcił mnie też y, od początku w kibicowanie Legii, od, od, od młodego chłopaka, kiedy zacząłem chodzić na stadion, no, poznałem go i, no, i do dzisiaj utrzymujemy bliskie relacje z, z moimi przyjacielem i y, cały czas lata do mnie na walki, dlatego y, wracając do tego gniazda, tak? to było moje marzenie, spełniłem to, to marzenie nie tylko moją ciężką pracą, ale też pomocą przyjaciół. Jednym z kolejnych Twoich marzeń jest stoczenie walki bokserskiej na Stadionie Legii. Powiedz, jak oceniasz perspektywy na to, żeby doszło do takiego pojedynku w ciągu powiedzmy dwóch, trzech lat? Jest pomysł już, od, już pod paru lat, żeby stoczyć ten ten, ten pojedynek. Kolejne marzenie, kolejne wyzwanie i myślę, że jest tego coraz, coraz, coraz bliżej, tak, tego wydarzenia. Także na razie ciężko trenuję, robię kolejne walki i mam nadzieję, czym będę lepszym zawodnikiem, bardziej, bardziej znanym i będę wygrywał kolejne walki. Przede wszystkim będę mistrzem świata. Wtedy to ja będę mógł rozdawać karty, gdzie będę mógł walczyć, tak w obronie mojego pasa. Przykładowo, dlatego y, potrzebuję jeszcze troszkę czasu, żeby, żeby, żeby zdobyć ten pas. Y, rozmawiałem z władzami Legii, oni są na taki pomysł otwarci. Y, teraz wracam do Chicago. Y, Daję kontakt tutaj do moich promotorów i moim promotorom do, do, do prezesa i, i będą się dogadywać. Także y, coraz bliżej, coraz bliżej y, walki na stadionie legii. Bo jedno jest pewne doping jak na meczu piłkarskim miał być zapewniony. Doping na pewno tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był dzisiaj najlepszy polski pięściarz wagi półciężkiej, Andrzej Fonfara. Dziękuję bardzo. Dziękuję.